kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Nieruchomości. O czym są te studia? Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów poszczególnych ustaw stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Czym są studia na rynku nieruchomości? Są to studia przygotowujące do podejmowania działań na rynku nieruchomości, inwestycji, działalności deweloperskiej, pośrednictwa w handlu i zarządzania nieruchomościami. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź studia.pl. Tam z łatwością znajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą precyzja, dokładność, wytrwałość, skuteczność, determinacja, przywiązanie do szczegółów. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak wycenianie nieruchomości, ocena stanu nieruchomości oraz szukanie rozwiązań problemów budowlano-wykończeniowych, badanie stanu prawnego nieruchomości, orientowanie się na rynku nieruchomości, prowadzenie skutecznych działań sprzedażowych. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można się spodziewać przedmiotów takich jak obrót nieruchomościami, marketing nieruchomości, negocjacje handlowe, ocena stanu technicznego nieruchomości, wycena nieruchomości. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące: pojęcie i rodzaje rynków nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości, wpływ uwarunkowań ekonomicznych na rynek nieruchomości, nieruchomości w warunkach gospodarki rynkowej. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, bardzo często wybierają pracę agenta nieruchomości, pracę w firmie deweloperskiej, kierowanie biurami nieruchomości, pracę w administracji samorządowej, pracę w firmie zarządzającej nieruchomościami. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.